Bardzo ważne dla całej społeczności szkolnej było także wystąpienie gościa honorowego, Janiny Zgrzębskiej. Córka Ireny Sendler powiedziała między innymi: I cóż, mogę cieszyć się, że kolejna szkoła, mogę prosić uczniów i nauczycieli o to, żeby starali się być zawsze po stronie sprawiedliwości, żeby kontynuowali ideę miłości, pokory, tolerancji. I jednocześnie chciałam prosić, przypomnieć, że gimnazjum, które od dzisiaj nosi imię mojej mamy, Ireny Sendlerowej, osoby znanej z imienia i nazwiska, za tym imieniem kryje się mnóstwo innych osób nieznanych nikomu, którzy również pomagali w ratowaniu ludzkiego życia. I kiedy będziecie mówić o patronce, również pamiętajcie o tych nieznanych, którzy pomagali, którzy przyczynili się do ratowania żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Szanowni Państwo, droga społeczności gimnazjum nr 2. Dzień niezwykle poważny, dzień niezwykły dla całej szkoły. Otrzymaliście sztandar, otrzymaliście imię, ale i sztandar jej nie zobowiązuje. Zobowiązuje, bo patron jest wspaniały. Zobowiązuje do tego, aby starać się jak najlepiej poznawać historię naszego narodu, aby jak najlepiej poznawać historię naszego kraju. Ta historia była historią czasami bardzo bolesną, czasami bardzo tragiczną, ale nigdy w historii naszego kraju nie brakowało mi się wielkich. Mówimy o pani Irenie Sendler. Myślę, że wiele osób w Polsce nie wie o rodzinie Ulmów. Proszę panią dyrektor Wiesławę Wysocką o wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. Jako pierwszą poprosimy Wiktorię Pawlak. Wiktoria zwyciężyła w konkursie na tekst hymnu naszej szkoły. Nasz uzdolniony artysta Marek Świątek przygotował projekt tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona na ścianie szkoły w pierwszą rocznicę nadania imienia. Zapraszamy na aktu do nas. Martyna Sadowska to zwyciężczyni konkursu wiedzy o życiu naszej patronki Ireny Sendler. Jej ogromna wiedza zostanie oczywiście nagrodzona. Zapraszamy Martynę. Gratulujemy naszym uczniom. Uroczystości chór szkolny wykonał hymn Gimnazjum nr 2, do którego słowa napisała uczennica klasy 1A Wiktoria Pawlak, a muzykę skomponowali pan Maciej Kupś i pan Mirosław Kaczmarek. Oficjalnie wystąpi przed państwem chór szkolny. Pod dyrekcją pani Elżbiety Rak uczniowie wykonają hymn Gimnazjum nr 2.
do którego słowa napisała uczennica naszej szkoły, Wiktoria Pawlak. Proszę Państwa o powstanie. Baczność. Do hymnu szkoły. Zaprezentowali się w niej uczniowie naszej szkoły, a muzyczne wsparcie zapewniły absolwentka Sybilla Sobczyk oraz Alina Pieprzka. Wraz ze swymi współpracownicami jako pielęgniarka kolumny sanitarnej siostra Jolanta, pseudonim konspiracyjny Ireny Sendler, organizowała pomoc doraźną. Na zamknięty teren dzielnicy żydowskiej przemycano żywność, ubrania i lekarstwa. Z całą swoją działalnością wstydnie sądziła w gminie Bolonów zapłaty ludzi. To za 30 ludzi, dzięki to razy w domu, który codziennie w diecie, 10 zaufanych domów moich znajomych, w tych to domach tworzyły się powody płatnicze. Thank you.
zaprezentowali się przed Państwem uczniowie naszej szkoły. Piosenkę Czesława Niemena Dziwny jest ten świat wykonała wybitna absolwentka naszej szkoły Sybilla Sobczyk. Przy akompaniamencie przez swojej równie utalentowanej szkole i koleżanki Aleny Pieprzki. Dziękujemy wykonawcom. Autorką pięknej dekoracji jest pani Elżbieta Robak. Uczniowie z koła plastycznego oraz pierwszoklasiści. Nad całością czuwała pani Iwona Grzegorzak, zespół do spraw patrona, pani Tamara Wojtacka, pani Beata Hedda, pani Alicja Anastazik, pani Iwona Mazur, pani Renata Kołodziej. Dziękujemy nauczycielom, którzy wspomogli nasze działania. Szanowni Państwo, nasze spotkanie dobiega już końca. Mamy nadzieję, że chwile spędzone z nami nie były stracone. W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie tej uroczystości swoją obecnością. Dziękujemy szanownym gościom, żegnamy się z nadzieją na następne jubileuszowe spotkania. Wszystkich gości zapraszamy do auli. Żegnają się z Państwem Małgorzata Jankowska, Piotr Lenot.